Cześć, tu Bartek Kasprzyk z portalu roadracing.pl. Dziś skupimy się na oponie legendzie Continental Grand Prix 4000S2. Tutaj akurat mamy ją w wersji 25 mm. Jest ona dostępna na rynku już od paru ładnych lat. Jest to klasyk. To do niej porównuje się inne opony. Opona sportowa. Świetna opona, krótko mówiąc. Jej dane techniczne przedstawiają się następująco. Około 225 gram sztuka waży średnio, tej oponki konkretnie. 330 to jest wartość TPI. 25 mm to jest nominalny rozmiar, szerokość tej opony. Ona się waha tam między 26,5 a 27 realnie na obręczy. Jest ona wyposażona w antyprzebiciowy system Vectran Breaker, czyli najdroższy system używany przez Continentala w swoich produktach. Jest on dostępny również w oponce, w szydce Competition. Niedostępny za to w szydce Sprinter. Tajemnicą tutaj jakby wspaniałych właściwości tej opony, bo nie ukrywam, że jest to opona, którą ja oceniam bardzo wysoko, jest mieszanka. To jest Black Chili Compound. Powoduje ona jednocześnie, że spadają opory toczenia, a wzrasta przyczepność tej opony. To są pozornie sprzeczne rzeczy. Inżynierom Continentala jednak udało się osiągnąć taki efekt. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że ekipa pracująca nad tą oponką pracuje obecnie w Specjalizedzie, stąd tak fantastyczne produkty jak Specialized Turbo Cotton i pokrewne obecnie produkty Contiego. Popatrzmy, jak ta opona wygląda od przodu. Bardzo fajny bieżnik, który pomaga odprowadzać wodę, i bardzo niskie opory toczenia. Naprawdę ludzie, którzy przesiedli się na te oponki po pierwszym teście road racingu historycznym sprzed tam 2-3 lat na tą oponę z takich zwykłych produktów, takich powiedzmy po 50 zł sztuka, no doznali olśnienia, jak wiele tak naprawdę zależy od opony, jak komfort jazdy, jej szybkość, przyczepność zależy od rodzaju używanej opony. W przypadku tego Continentala no jakoś naprawdę miażdży. To, czego ja zawsze szukałem w szydkach, to coś, co będzie jeździło dokładnie tak jak ta opona. Nie chciałem już naprawdę niczego lepiej. Bardzo podobnie zachowują się topowe szydki. Opory toczenia takiej opony są nawet niższe od najlepszych szytek wyposażonych w zaawansowane technologie. Skąd to się bierze? Zawsze bierze się to z ilości warstw, którą mamy pod warstwą toczną. Czyli jeżeli to będzie najniższe opory toczenia, mają opony typu tubeless, troszeczkę większe opony, klasyczne oponki z dętką, najwyższe opory toczenia mają szydki. Tak, tak. Przyczyną, dla której zawodowcy jeżdżą na szydkach, na pewno nie są niskie opory toczenia, tylko bezpieczeństwo używania szydek, ale to temat na inne wideo. Także jeśli szukacie szybkiej, niezawodnej, bo Vectran Breaker gwarantuje naprawdę dobrą odporność na przebicia, troszeczkę tutaj cieńsze są ścianki boczne, no ale dzięki temu mamy właściwości wyścigowe, ścianki boczne, natomiast odporność na przebicia, taka klasyczna od góry, jest naprawdę spora i wystarczająca w zupełności, by tutaj bezpiecznie zrobić, nie wiem, na przedniej oponie 8000 km, na tylnej 6. To są takie przebiegi, które na Grand Prix 4000S2 można osiągnąć. Jeżeli chcesz jeździć na oponach w idealnym stanie, wymieniamy je oczywiście szybciej. Ja w tym przypadku tutaj tych kółek używam je z dętkami Continentala Light, czyli dętkami ważącymi około 75 gram. Jeżeli używacie dętek butylowych, a takich tutaj używam, polecam używanie w miarę możliwości cienkich dętek. To i tak nie ma żadnego tam wpływu na odporność, wielkiego wpływu na odporność na przebicia. Za odporność na przebicia odpowiadają wkładki antyprzebiciowe w oponie, a nie grubość dętki. Moim zdaniem, możecie tu się kłócić, mówić, że najlepiej jeździć z dętkami 150 gram, to może w ogóle już jeździmy najlepiej na pełnych oponach. Także spróbujmy sobie dać trochę tego wyścigowego feelingu, takiego odczucia, i warto zainwestować naprawdę w troszeczkę lżejszą, troszeczkę droższą automatycznie dętkę. Naprawdę jeździ się dużo, dużo lepiej. Przyczepność tych opon jest bardzo wysoka też w jeździe w deszczu i to jest powód, dla których ja je bardzo lubię. Jeżeli zaskoczy Cię gorsza pogoda w trakcie jazdy, w trakcie jakiejś wycieczki czy wyścigu, nie ma powodu do obaw. Ścigałem się na tej oponie w zeszłym roku w Migrodzie, gdzie warunki do ścigania były koszmarne, bo padało i wiało mocno.
naprawdę czułem się bezpiecznie. Były to akurat koła pożyczone od mojego kolegi Kuby. Jechało się świetnie. Wiele razy tych opon używałem w różnych sytuacjach. Za każdym razem zero uwag. Jeżeli szukacie oponki wyścigowej, jest to na pewno jedna z najbardziej godnych polecenia produktów na rynku. Nie zawiedziecie się. I jeszcze taka uwaga, jeżeli wystarczy Wam szerokość 25 mm efektywnie, kupcie sobie oponkę 23 mm. Przy wewnętrznej szerokości średnicy 17 mm ułoży się ona prawie na 25 mm. Będzie brakowało bardzo malutko. Natomiast jeżeli szukacie komfortu, tak jak ja szukałem tutaj, weźcie 25, będziecie mieli efektywnie pod 27 mm. Dziękuję bardzo, proszę subskrybujcie nasz kanał. To pozwoli się kanałowi Road Racing rozrosnąć. Będą kolejne testy, kolejne omówienia produktów. Jeśli chodzi o Continentala, to ocena 10 na 10, po raz pierwszy. Dziękuję, do następnego razu, pamiętajcie o subskrypcji.